Siema widzowie! Jedziemy właśnie do pracy. Dostałem dzisiaj SMS-a widzowie od właściciela. Od właściciela mieszkania, że do 31 maja mamy zabrać wszystkie rzeczy, bo wymieniałem zamki. Jadę właśnie zobaczyć, czy ja co w ogóle żyję. No niestety miał widzowie czas tyle 4 miesiące, żeby sobie uzbierać. Choćby nawet zbierać, pracował tam podobno na jakichś wykończeniach, ale miał to w dupie. Dzwoniłem do niego, wkręcał Miki, że zapłacił, a wcale nie zapłacił, więc kłamał. Więc jadę teraz, będę z nim rozmawiał. Wiecie widzowie, ja mogę za niego zapłacić ten miesiąc, ale co? Zapłacę ten miesiąc, to będę musiał płacić następny, jeszcze następny. I tak cały czas, bo on przecież do roboty nie pójdzie, bo chleje. Tak samo jak Grzesiek i Łukasz. Ale dzisiaj widzowie, w dzisiejszym odcinku jeszcze wam pokażę, jak Łukasz mieszka. Jeżeli będzie w domu, może się okaże, że mieszka z Werką. Ciemno. Może... Żeby nie było widzowie tak, że wejdą... Będzie rozlany. Ja świruję widzowie. Kojarzy wam się widzowie ten widok? To okno w głębi lasu? Tak, to właśnie jest Jaca. Ale czy jest w domu? Pogaszone jest z każdej strony, ale jest uchylone okno. Przestańcie widzowie pisać mi w komentarzach. O, kanał Gringa upadł. O, Gring upadł. A jak upadnę, to upadnę. Z mojej winy, nie z waszej. Bo jak będę chciał nagrywać, to będę nagrywał. Nie będę chciał, to nie będę nagrywał. Proste. Patrzcie. U, coś się tu działo. Jakieś ciuchy. O, ale jebią. Coś się tu kurwa... Chyba złą zbierali. Ale wątpię, że tam ktoś jest, dość ciemno. Chyba, że im prąd odłączyli. Idzie kurde. Marznięty pewnie. Ciemka. Co tam jest cenny? Nic. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Siedzę, jak widzisz. Pytam się, co ja tu robię? Nie chcesz. Ty czemu się nie pokazujesz? Czasu nie mam, działkę robię. Przyjechałem ja co pogadać z tą, bo właścicielka do mnie psa. No, mówi, że do końca miesiąca, żeby zabrać rzeczy stąd. Nie wiem, ja może zapłacę mu jutro, bo ja pisałem z nim. Słuchaj, jakbyś Bóg, weź tu wyreguluj, ja ci to oddam. Dasz radę? Dać dam radę. O, dobry film. No. Nie wiem, ja co zrobimy, tak ja zapłacę jutro, a ty na mi to odrobisz. To nie ma problemu. W porządku. Przydałoby się trochę. Ona powiedziała, że nie przedłuża umowy. Przyjdziesz na chwilę, trochę jak możesz. Że nie przedłuża umowy, ale i namówiłem, powiedziałem, że tam. Że się rozstajesz tam, wiesz, po wszystkim kity. Że się rozstajesz ze swoją, coś tam, coś tam. I powiedział, że jak ja bym zapłacił, to może zostawić. No spoko. Weź tak, możesz wyreguluj, a jak się to odrobi, albo oddam. No ale co musisz, albo, bo wiesz, u mnie z pracą jest zwierzak. Raz jest, zaraz nie ma. U mnie nie ma stałej, więc musisz coś sobie ogarnąć. Chyba, że jak chcesz, to ja cię ogarnę jakieś kurde wykończenia. Czy to jak coś... Poczekaj, powoli. Od wtorku mam iść z tym, nie? Zatrzymaj. No, bo
jutro ma jakąś sprawę w sądzie i mówi, że nie pojedzie. Jak coś, to po prostu rozmawiamy, to coś. No to ten, no telefon też masz, no bardziej. Bo oni próbują do ciebie dodzwonić, właściciele, od tygodnia. Wziąłeś ten? Łukasz wyszedł. On był tu, stąd tu narobił to. Co? Pani sąsiadka opowiadała. Kopał po drzwiach, wyzywał. Gdzie ta kurwa dziwka jest, nie? Bo sąsiadka miała drzwi otwarte, nie? On kopał po drzwiach, tamtego mu otwarł drzwi, nie? To mówi, że on był go nie zabił tymi drzwiami. Kto ma otworzył? Wujek? No, bo mnie nie było, nie? Później do sąsiadki się tam stawiał, nie? I powiedział, że ten, jak coś tu dzwoni po policję, to poszedł jeszcze do Andrzeja do góry tam też. A po co on to przyjął? A ja nie wiem. A sam? Czy z Grześkiem? Nie, nie wiem skąd to był. Ale sam chyba. Bo nie, ta sąsiadka mówiła, że tylko on był, nie? Kurwa syna, zaraz do niego jadę, to kurwa ustawię. Co on sobie kurwa wyobraża? No. Z Grześkiem siedzi pod koflandem. No tak bym myślał. Berki nie ma tam. Nie szukaj, podobno. Nie byłem widziany raz pod koflandem. Ale nie wiem, czy to prawda. Ciekawe. Tak była za Łukaszem i co? Łukasz wyszedł, a jej nie ma. Ona mieszka na, Mysłowica, nie? Mieszkała. No, mieszkała. A skąd by mieszkała? Skąd? Jak ona kurwa... No to ja się nie chciał powiem. Biedna jest. Ja wiem, gdzie mieszkała. U kumpla. To czemu nie mieszka? A ja wiem, czym... Nie rozmawiałem. Tylko mówił, że zabrała się i poszła. Nie wiem, jadę zaraz, bo... Nagrywałem ostatnio z nim taki 5-minutowy film, bo mi stał pod autem. I ten... Jadę tam, podał adres, kurde, wiesz, na wizji, kurwa, swój cały. Po ojcu jakieś mieszkanie tam umarł i ma na pogoni. Jadę zobaczyć, może chuja, ale co mi ta berka tam jest z nim. Nie wiem, Grzesiu też pewnie z nim jest, bo pod Koflandem go nie ma. Wtedy jak się go przywiózł... Ale dzisiaj to raczej nie wiem, bo nie wiem. Ale wtedy jak przyjechał z tobą, nie? Nie go było. Ciebie nie było. Dwa dni posiedział przy... No wiem, wiem, no. Pojechał w niedzielę pod Koflandem, nie było. Wiem, bo ten sam dzień widziałem. Mówi, że przyjechał coś zarobić, ale już najebany taki był, że wiedziałem, że nie przyjedzie. Nie, no i tak do 18 wyjeżdżam na tydzień, więc do 18 spróbuję coś załatwić, jakąś robotę. Jak coś, to zrobimy tak, tylko jak mówi, to jak miał robotę, to ja najpierw zostawię, wezmę sobie jeden dzień wolnego z roboty i będę u ciebie, wiesz, o co chodzi, nie? No to nie mam problemu z tym akurat. Daj mi znać tylko, czy co załatwiłeś, bo ja nie tracę ilację, tylko żebyś chodził na jakieś wykończenia tygodniówki, będziesz miał i... No dobra, spoko. No to nie jestem ja, wiesz, bo oni tu przyjdą. Ty idziesz, poszedłeś też, czy... No przecież, pojutrze idę już na operację, nie? Napisała mi, że wiesz, że chce zamki wymienić, więc... Ale wiesz... Przekręciłem, wiem to. Czyli w kurwi przyjedzie, wyjebie i tyle, i do widzenia. Ten Maja akurat wzięła sobie z tego, z mojej kaucji, którą zapłaciłem. Czyli ten Maja jest zapłacony już, tak? No niby tak, niby nie. Ona mówi, że kaucja musi być, że coś tam się stanie, że jutro ma zapłacić i do 10 czerwca chyba następną. No. Ale tam się napisze, żeby jutro zapłacę za czerwiec, a za maj niech sobie wezmę z kaucji. Tyle. Ocieplenie na działce. Właśnie, możesz też mi pomóc w ociepleniu na działce, to co zrobisz. Dobra, to będę wiedział wszystko. Ja tam robię sam to ocieplenie, ale wiesz, nigdy w życiu nie robiłem. Robię sobie powoli, bo kurwa, gościu mi powiedział 8 tysięcy za ocieplenie. Mówię, za 8 tysięcy chłopie, to ja sobie kurwa Audisa kupię. Zrobiłem w sumie już 3 ściany, zostałem jeszcze 1,5. A to kleję nawet, nie? No. Kleję i od razu wiercę, żeby się nie odpadły. Nie, jak dobry klej kupić, to nie musisz. Co ty tu możesz? Parter, nawet ile tam w wysokości? Jeszcze no, co, nie ma.
Ostatnio jak żem wziął jedną stropian, to się oderwał. Razem z klejem. To może jakiś siulaty klej. A pójdzie to... jeden, to cała ściana spadnie. Jak z kołku wejdzie. Może tak, ma kołki. Z roboty znalazłem trzy paczki i kurwa chyba z 500 sztuk. To te stare takie z plastikowymi jeszcze tymi. Nie ze śrubami, tylko z plastikowymi takimi kurwa. Chce mi to stato dać. Po co ci śruby? Potem jest ciężko wywiesić, bo takim kierówka jest zasrana. Jeżeli kurde pod ten... dziurę pod wodę sobie chciałem, kurde. Młoty, wszystko, nie mogłem dziury jednej zrobić. Takie twarde. No bo klinkier. Jak tyś tam wszystko wykorzystał. Takie ładuchy? Nie, to trzeba mocniej docisnąć. Nie zaglądaj do lodówki, widziałem. Co ja co idę, już nie pijesz? Widzę, że żałoby ci latają. A, nie, mnie głowa mi boli cały czas. A wujek co? No śpi. Wujek sobie pochodził gdzieś. Gdzieś pojechał. Kto wygrał w te szachy wtedy? No on wygrał, ja tam wygrałem chyba trzy razy z nim, tak to... Tak, ja to jest chyba zawodowy. W szachy? Ja nie, w szachy nie umiem, a w Warszawy. A w Warszawy? No, myślałem, że to jest takie... Bo się inno w kurwie jak Józef wygrał. Ja za warcabami nie przypadłem, tylko szachami. To czemu nie wezmę szachy? Myślisz, że się wyskoczył. Co, by go wpuścił co, w szatu? A nie wiem, chyba nie. Nie no, pytałem się koniec, co powiedzieć. Raczej chyba nie wszedł, bo... Antek powiedział, że nikt tu nie mieszka, że nie ma tu takiej osoby, nie? I sąsiad... A co, on się pytał o Weronikę? No to gdzie się go musiał przywieźć? Gdzie by sam przyjechał, jak to kurde? Telefonu nie ma, nic co jakby trafił. Ale ten, ona udała adres, nie? Jaki jest problem przyjechać, jak może adres? A ja co wpiszę? Stacjonarny? Czy trzeba wpisać nawigację? Starczy, żeby napisała Niwka, nie? No to już wszystko masz. Co Niwka? No to jest Niwka przecież. Ja wiem, że Niwka. No. Tam się byle kogo spyta, o taką ulicę, to powiedzą. Widziałem, że robiłeś kiedyś streama z jakimiś webkami. No. Sorry. Zdrajco jeden. Ja i zdrajco. I co? Dali ci coś za to? Ja poryję. Ja poryję. Ale widzisz, bardzo... Dwa razy już powinien widzieć. Ja nie widziałem, ja nie oglądałem, tylko mi wysyłają ludzie. Berka ten. Taka była za Łukaszem i co? I teraz Łukasz jej szuka. Wiem, gdzie siedziała. Z tej gdzie nie ma siedziała, nie wiem. A skąd go w ogóle znała, niby? Przeze mnie. I co, byli razem? No, ale tydzień. To co, miała być z Jacem, odeszła od Jacy, poszła do innego. Miała być z Łukaszem i co? Ona sama nie wie czego chce. Chyba na trzybaty. Nie mogę żadnego pojęcia. Trzybaty zapomniał się. No. A nie, no ludzie mi nie wysyłają żadnych zdjęć. Tak by się rozpłynęła, bo zawsze wiesz. Ona już jest tak, jest znana. Znaczy znana, no. Ludzie nie lubią, to wiesz o tym, kurwa. Jakbyś musi być. Dla ludzi to nie jest Weronika, tylko miotła. Ale jest tak znana, że na pewno by mi ktoś cyknął zdjęcie jakieś, jakby ją spotkał. No tak, o Grześka co chodziło, nie? No. O Grześka, bo nie było... Z typa wyszedł, to od razu na ten, w ten sam dzień pokazywałem. Dostałem zdjęcia, kurwa, że jest pod kaflanem, później w sklepie, kurwa, wszędzie. A jej nie zostaje. No bo w Mysłowicach, no gdzie widziałem, ty Grzesiek mówiąc. Tyś mu widziałem, zabrała się i poszła. A kiedy on to był? To nie. Z typa. No ten Łukasz, co walił? Bo wyszedł dwa dni wcześniej, bo odliczyli ten, odliczyli dołek, nie? Nie, on wyszedł 19. Nie wiem, jak to. A miał wyjść 23.
Piątek, czyli przedwczoraj? No pewnie najebany był, bo ja byłem w piątek chyba rano, bo nagrywałem. Albo w czwartek, nie pamiętam kiedy to było. No naśpany i najebany. Wariował, kopał po drzwiach, no. Na szczęście, że mnie nie było. Pójdzie z powrotem, kurwa, już cwaniakuje pod tym Kochlandem. No. Już pewnie gdzieś tam coś litra, zaraz pójdzie, kurwa. Ale to już jego sprawa. Niestety, każdy go wybór. Jak go nagrywa, mówię, podaj, musisz mi podać adres tam, bo mówi, że po ojcu dostał jakieś mieszkanie, bo umarł. A on na wizji, kurwa, i mówi swój adres. No, teraz będziesz miał na loty, kurwa. Na pewno. No, co tam się dzieje? No na ja. Tu ci opowiadał, jak w piątek mnie kryminalna zatrzymała. Nie jest pan poszukiwany ze zdjęcia. A za co? No jest pan... Pokazuje mi zdjęcie w telefonie, nie? Ja jestem poszukiwany. Rzućcie mnie na bęben i nie ma problemu. Do jakiejś czynności, wiesz? Dzwonił do tego, do dyżurnego, sprawdził mnie, nie jest pan poszukiwany. Ale widzisz pan, że to zdjęcie prawie sobowtór. Ja mówię tak. Masz brata bliźniaka, nie? No. Skąd? Nie mam. Na pewno. Także. Dobra, jadę tam zobaczyć pod ten adres, co mi podą. Nie ma jak pod Kauflandem, to może tam siedzę. Może wejdę na tam werka. Pod Kauflandem to nie będzie siedział, bo przecież niedziela dzisiaj tu zamknięty. No i co, że zamknięty. Ale oni tam mają swój dom. Na ławce. Jestem, widzowie. Pod tym adresem, co podał. Niestety nie włączę wam latarki, bo nie mam takiej możliwości. Ale szukam numeru 8. Ale tu nie pisze numerów i to najlepsze. Dalej? A nawigacja jak jest? No to włącz. A widzicie, widzę, że jestem w odbiciu? Czekaj, czym domofon działa. Nie wiem, widzowie. Spróbuję zadzwonić pod inny numer, może mi ktoś otworzy. Powiem, że do wujka czy coś, tylko że wujek śpi. Halo, można? Dziękuję. Widzicie, na mnie zapytali po co. 19. A to widzowie, wchodzę, a tu Weronika. Patrzcie, widzowie, jakie dziwi w ogóle. Tu? Na pewno? Proszę, to jest śmierci. A tu jest 22, a 23, 24, 24. Pewnie to. Dobry, to jest 24 numer? Ale do kogo państwo? Znaczy to ja to kolegi, do Łukasza. Tu jest mieszkania 4 przez 23. A to jest blok 4? Tak. A nie 8? Nie 8, dalej. Aha, 6, 8. No przepraszam. Bo tu jest, on jest... 2, 4, dalej jest 6. Aha, przepraszam, pomyliłem sobie kartę. Dobranoc.
A wszystko na to, wszystko widzowie na to wyglądało, bo drzwi takie jakieś obskurne. Pomyślałem się tu, kurwa, co tak ciężko. A tu jednak nie, tu dwie klatki obok. Ale wszystko na to wynikało, widzieliście widzowie, drzwi takie stare, otwarte. A w ogóle widziałeś? Patrzcie tak ładnie, pani taka miła, takie drzwi. O, jakieś rozwalone, otwarte. Czy widzowie tu jest 6, czy jeszcze następne? Teraz spróbujemy widzowie zadzwonić pod 24, może stopa otworzy. Chociaż że wątpię, bo pewnie gdzieś. Coś w czakach biegło. Dobra, widzowie. Teraz spróbujemy to samo zrobić. Jest stypa. No, widzicie widzowie? Jest stypa. Czyli dobrze trafiłem. Poznając życie, to oni gdzieś widzowie gdzieś na rejonach są, a nie. Może nas coś puści. Tak, tam. Ale tu widzowie chyba będzie ciężko. Widzowie, niestety muszę kończyć ten filmik, bo nie wiem gdzie jest, ale jak, bo mam do niego numer, więc chodź tu. Jak mi się uda do niego zadzwonić i będzie, to wtedy wam drugą część nagram. No, dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo pod 24, ale wujek nie odbiera, nie wiem czy śpi, czy go nie ma. 24 to jest pierwsze piętro? Tak, stypa. A to stypa już dawno nie żyje, Stasiu. Tak, ale syn mieszka teraz. A to nie wiem czemu Łukasza, nie wiem czemu nie odbiera, nie wiem. No Łukasz właśnie, no Łukasz. No Łukasz, to mnie znamy. To, wyszedł z więzienia i... No wiem, bo przecież pierwsze do, co do nas przyszedł. Tak? Można iść tam zapukać, zobaczyć? No proszę bardzo, wejdźcie. No nie wiem właśnie, dlaczego nie... Dobry wieczór. Nie widziała go pani? Ja go dzisiaj nie widziałam. A ogólnie go pani widziała tu? Proszę? Widziała go pani tutaj od wyjścia z więzienia? No pewnie, że tak, przecież rozmawialiśmy razem. Nie wiem, może gdzieś włóczy się. Co się stało? Nic. Interes po prostu mam. To są tutaj po prawej stronie, tak? Widzowie, prawdopodobnie Weronika jest z Łukaszem w domu. Bo moja widziała przez okno i słychać hałasy. Kończę ten filmik, w następnym odcinku wam pokażę, zadzwonię do niego teraz.